w okolicach drogi DK46 powstał ten haniebny billboard, gdzie na jednym wizerunku zawiera swój obraz martwy zarodek, flagę Unii Europejskiej i zdjęcie Adolfa Hitlera. Dlatego przygotowałem zawiadomienie, które już zostało wysłane na policję, o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia wykroczenia z artykułu 141 Kodeksu Wykroczeń. Chodzi tutaj o umieszczanie nieprzyzwoitego ogłoszenia i napisu w miejscu publicznym. Jest udowodnione, że publikowanie treści, które zawierają szczątki ciał, rozfragmentowane zwłoki, elementy zarodków, negatywnie wpływa na psychikę dzieci. I one są również w przestrzeni publicznej odbiorcą tych treści. Powoduje lęki, powoduje dyskomfort i może powodować różne zaburzenia publiczne. Jest to jawny atak na nasze dzieci. Dlatego z tego miejsca, jako poseł Opolszczyzny, apeluję o podjęcie działań, o podjęcie uchwał intencyjnych zakazujących w przestrzeni miejskiej publikacji wizerunków rozczłonkowanych ciał, niezależnie czy są to zarodki, czy jakiekolwiek inne tego typu treści. Oraz liczę, składając niniejsze zawiadomienie, na to, że te środowiska antyaborcyjne będą w Polsce ścigane przez policję. Nie wyobrażam sobie tutaj odmowy wszczęcia tych czynności przez policję. Pod koniec tygodnia otrzymaliśmy pisemne zawiadomienie dotyczące treści zdjęcia na banerze przy ulicy Wrocławskiej w Opolu. W tej chwili funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Opolu prowadzą w tej sprawie postępowanie sprawdzające. Poseł Zębaczyński odnosi się do wykroczenia i do tych skandalicznych, do tych haniebnych, do tych drastycznych zdjęć płodu ludzkiego. Ja zaś skoncentrowałem się na nazizmie, na zdjęciu Adolfa Hitlera, który na tle flagi europejskiej ma nawiązywać do Unii Europejskiej. To jest skandal, to jest karane jako osoba publiczna, ale przede wszystkim jako obywatel. Składam doniesienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa i o ściganie sprawców tych billboardów z tymi treściami, z tą formą. Jeżeli chodzi o billboard, który znajduje się na drodze krajowej 46, ale w obrębie administracyjnym miasta Opola, dotarliśmy do właściciela terenu, który wynajmuje ten billboard, ale w związku z tym na charakter tego plakatu, gdzie jednoznacznie on nawiązuje do treści faszystowskich, musieliśmy przekazać sprawę do policji, ponieważ kto nawiązuje czy propaguje do treści faszystowskich, komunistycznych, jakichś reżimowych, tam jest kara zagrożona do 2 lat. W związku z tym nie możemy tu podjąć jako wykroczenia, natomiast jest to przestępstwo. I takie pismo zostało w zeszłym tygodniu przekazane do Komendy Miejskiej Policji w celu dalszych podjęcia czynności. To jeden z billboardów, natomiast w mieście w ostatnich miesiącach pojawiło się ich różnego rodzaju, budzących ewentualne kontrowersje. Jak w tym przypadku działała Straż Miejska? Rzeczywiście pokazały się takie billboardy, nie tylko billboardy, bo jak wszyscy pamiętamy w zeszłym roku słynny samochód, który przemieszczał się po mieście Opolu. Tu dochodziło do wykroczeń, a jeśli chodzi o wykroczenia, czy dokonaliśmy następujących czynności. Dotarliśmy do firm, które były odpowiedzialne za te billboardy. Nakazaliśmy usunięcie lub zasłonienie ich, ponieważ swoją treścią nawiązywały czy tam gorszyły i takie czynności były wykonane. Interesuje nas również źródło finansowania tej ogólnopolskiej akcji. Zastanawiamy się, czy te środki, które płyną dla środowisk antyaborcyjnych, nie pochodzą z budżetu państwa, który dzisiaj powinien być podyktowany wszystkim ginącym w oczach przedsiębiorcom.